Gdzie jest David Stritch? Chcesz tam płynąć? Okej. Okay. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd, bo nie wyjdziesz. A ty? Hello! Tu jest beczka z mnochem. Dobrze. Hit. Dobra, łatajcie. Nie mam rąk. Widzę, że Witki stoi za mną z tym wiadrem. Nie! A po co komu slup? O, i znowu wrócił. Przestań! Kurna, tak to się robi! Oko. Mając ten kurs, będziemy płynęli bezpośrednio na statek czyjś. Jak tam wolisz potrenować szczelanie? Dobra! Robimy to. O, jest chyba bryg. Strzelają do nas. To trzeba załatać dziury. Łatasz? To schodzę na dół i łatam. Wchodzisz czy łatasz? Bo teraz trzeba wchodzić już. Łatam! Jesteśmy na tyle blisko, że mogę przeskoczyć. On zatapia się już. A. No nie łopata! Ja zginąłem. Czekaj. Co łupy? Postuchy? To chyba Reapera. To chyba niedobrze. Tak. Rekinek. Dobra, jak będziemy przy tym... przy samej wyspie, to raczej będzie w porządku. Znaczy, ja bym w ogóle się z nim mierzył, bo on nie jest jakiś ciężki, z tego co mi wiadomo. Wiem, jak chcesz, to masz spróbować strzelać. Jesteśmy dobrze ustawieni. Aj, czaszka jest, kiedy w tym forcie skarb się powstał. To inaczej oni nie strzelają chyba. No, nie wiem. Przecież z wyspy też teraz do nas te szkielety pluły. No nie wiem. Ty, teraz ta czaszka jest nad nami. To my mamy jakiś skarb, który tak oznacza to. To nie wiem, czy to właśnie Reapera skarb. Podejrzewam, że to jest to. Ty, do kogo mam oddać tą skrzynkę? No spróbuję, no po kolei. Chyba trzeba wygooglować, wiesz? Jest, Reaper's Hideout. Trzeba takiego gościa z maską i z kapturem szukać. O, to ten. 10 tysięcy tylko? Ty, sporo tej reputacji. Czekaj, mam w ogóle jakieś mapy. O Jezu, to jest jakieś bardzo zaawansowane. Bogactwo monet i kosztowności na wyspie Crescent Island. Jeżeli będą nas cały czas ścigać... Tak, ścigają. To co, bierzesz beczkę? Tobie dobrze idzie. Oni zrobili drift. Ja zauważyłem, że coś się błysnęło. Tutaj możesz zarzucić kotwicę. Tutaj to jest megalodon. A, oni chcą na nas wypłynąć na wprost. Jak będziesz teraz tak opływać tą wyspę, to oni na nas wypłyną. Dobra, na kotwicy. Tak, płyną na nas. Płyń do nich. Co ty? Wysoko, bardzo wysoko musisz. Aj! Zginąłem, bo byłem w zasięgu beczki. Dobra, wracam. No i się topią już. Skakuj pod wodę i celuj w nich. Jezu, ty szkielety u mnie w ogóle. Wymienię sobie tylko na pistolet, bo z szabelką pod wodą nie ma sensu się bić. Wyżej go przysnajpił. Nie, coś tam przepływa. No rekin. Właśnie, który mnie dziabnął. W prawo bardziej. Ale nie już zjadł rekin. Na zjadcie? No i znowu pusto, nic nie mają. Ty? Nie, ja jestem... Na statek nas bił? Tak. Dobra, ja już wstaję, więc luźno. Tak, gdzie on jest? Mnie. Nie ma go niby już. Trzeba przejrzeć cały statek, on mógł gdzieś się schować. Jestem u nich, tylko trzymam się żagli. Mogę wskoczyć i rzucić im kotwę. Zginąłem, ale zatopimy ich chyba.
Na razie każdą trafiłem. Że tego nie nagrałem. Nie. Jakiś gościu pływa i płynie do mnie. A ty? Stałeś? Dobra. Ja już jestem na statku. Strzelałeś? Tak, do niego strzelam. O, ja go nie widzę. Trafiłem go! Loser! Tak, jestem. Okej, okay. Powiedziałeś, mam nadzieję, że dasz sobie radę i dosłownie jak zdążyłeś odejść, walnąłem w wybuchowe beczki. Jak to? Shit! Arek! 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 Co tam się dzieje? Bo przywaliłem w bieliznę i wypadłem ze statku. Łataj go! Dobra, zatrzymaj się po prostu, dobra? Na chwilę. Jaki headshot! O Jezu, jaki silny szkielet. Dobra, to biłem węża za tobą. Ratowałem cię. Gdzie jest David Sridge? Chcesz tam płynąć? Jakiś galeon ściga ten slupa. O, slup nawraca. O kurna, ale... Duża walka! Duża walka! O bogowie, walka. Taka walka slupa z galeonem? Nie. Slup zatonął. Tutaj po lewo masz dzika, jak zobaczysz na ścianie. Okej. Okay. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd, bo nie wyjdziesz. A ty? Jej, bierz od razu te rzeczy i jej. A ty zostajesz w środku i złoto zbierasz? Tak. Rozumiem. I sprawdź przy okazji, czy nie podpłynął ich do nas. Od razu spierdzielamy w drugą stronę, niż widzę ten statek, bo ja go cały czas widzę. I tak będę musiał chyba wykręcić, bo... Nie wiem, czy dobrze, że nam zostanie rowboat na tym. Opuściłeś ją? Tak. Chciałem sprawdzić, co się stanie. Wiosłuję! W miejscu. Masz tu swojego? No. Zaraz ci pokażę. Czekaj, gdzie jest tutaj brodę się dawało tu? O, zapomniałem, że tam mamy skrzynki. Możesz zagłosować za zatopieniem statku. Co? Możesz zagłosować na zatopienie statku. Jak z escape'em klikniesz moją załogę, to udołmasz opcję zatop statek.